kosz zamontowany. Jest tak ciasno, że nawet obrót koparki wokół własnej osi stanowi duży problem. Na domiar złego robotnicy nie mają bezpiecznej drogi do wysięgu. A teraz tam co wleć? Weź tędy se, bo bokiem i do góry wejdziemy. Nie da rady. Co? A już ty dźwignij tą łyżkę może do góry, to by się wdrapie. Czekaj, bo stoję teraz. Ja jestem. Dobra, jest dobra. Czekaj, Tomek. Daj to piwo. Niech tego najpierw przed tą tego. Najpierw tego, co moci nad głową. Dobra, chlastam go. Tego mieli tam k***a w tym ziemi. Dajcie, bo to się głowa kibie. Spadnie. To chuj, to nic nie zrobimy. Zostaw to. Justyn decyduje się przesunąć kosz wraz z robotnikami pod drugą szynę. K***o p***ło, bo jaki ch***. To są narzędzia do ch***. Wypuść nas i se sam przejedzie samym koszem. Dobra. Sebek, tego trzeba przeciąć, żeby tego ściany nie pociągnął, wiesz? Tak. Tego trzeba tam ciąć. To ja bym sobie dał radę, bo ja bym to przewrócił, to pociągnę. Ale chodzi o ten komin. O ten komin się boję, widzisz? Wszystko z kominem zrobić. No, zwalić go ręcznie. No to dawaj do góry, nas to nie potrzebujemy piły tam. A słuchaj, a jakbyście wzięli ten pas do kosza, nie? I byście go tak ręcznie pociągnęli, ten komin. Można spróbować. Lepiej, nie? Wyburzacze opasają liną komin i razem z koszem pociągną ją w dół. To trudna, ale warta ryzyka operacja, bo dzięki niej nic nie spadnie na sąsiednią działkę. Tylko jak ja tam was mam zabrać teraz? Dasz to tak, jak było przedtem, wejdziemy bez narzędzi, bez niczego, jakoś przejedziemy. Ponieważ koparka ma bardzo ograniczone ruchy, wyburzacze przeszli do kosza przez gruzowisko. Do przodu! Nadam dwójka. Czekaj. Uwaga. Mamy to zapięty. Słuchaj, tylko postarajcie się bliżej, wyżej, bo jak ja teraz się cofnę, żeby ta góra nie poleciała, wiesz o co chodzi? To jak ci daleko mam teraz wyżej, daj jakąś spadku. Zależy mi, żebyśmy tego ogrodzenia nie uszkodzili, Dawid, wiesz, ty tu masz. Wiem o co chodzi. Dobra, idź na bok. Odsuwam się trochę w prawo. Ja bym go tak jak zahaczył. My go rękami nie pociągniemy. A stój! Czekaj, Justyn, stój. Justyn, ja bym go o te hak od łyżki, co jest, przywrócę o te hak, chycił go, bo lekko pociągniesz. Dobra. Pod spodem to grzeł już, Dawid. Całkiem od spodu, żeby tej poręczki nie było. O, i wtedy to pociągnie normalnie, jak byłeś. Dobra, jedź powoli. Dawid, tylko mocno się trzymajcie, bo wiesz, to może szarpnąć. Trzymajcie się tam tego kosza. Niech daje już. Marek, dawaj! Dobra!